Mała miejscowość, Waliska nad Pilicą. W pewnym sensie sentymentalna również dla mnie. To jest kościółek drewniany, jeszcze przez Boglewickich pewnie budowany. Otóż moja mama, sentymentalna dlaczego? Otóż moja mama pierwszą taką placówkę, bo tuż po ukończeniu liceum została skierowana do szkoły, żeby uczyć dzieci. No i w Ulowie je uczyła, natomiast do Walisk, do tego małego kościółka tutaj, nie do Krwowa, po prostu przyjeżdżała co niedzielę. Także zawsze mi opowiadała o tych Waliskach. Oczywiście jako małe dziecko wyobrażałem sobie, że te Waliska to są związane z Waliskami. Czy ktoś tu się musiał pakować, szykować. Natomiast to było, ponieważ tutaj po tej mamy już fragment Puszczy Pilickiej. To jest Puszcza Pilicka, która była w Radomskim. Mówi się o Puszczy Świętokrzyskiej, Puszczy Jurzeckiej, Puszczy Kozienickiej. Natomiast byłem w województwie radomskim, była też Puszcza Pilicka i to był najbardziej na wschód wysunięty fragment Puszczy Pilickiej. A to jest mały kościółek właśnie w Waliskach. Zobaczymy, czy jest otwarte. Zazwyczaj bywało otwarte. Byłem chyba 2 lata temu tutaj. Jest otwarte. Także możemy wejść do środka. Ten świerkno zasługuje na ochronę. Co najmniej pomnikową. Według mnie jest piękny, ale nikt go nie rusza. To, że jest wokół otoczeniu takiego kościółka, no to już jest też pewna ochrona dla tego miejsca, dla tego drzewa chociażby. No, nie tak dawno. O. No i ktoś się opiekuje brzozą, bardzo to miłe. Bo tam, aj, czuć zapachy, zapachy już takie typowo. Skoszonej łąki, gdzieś tutaj, no tutaj było koszenie, ale niedaleko są już przecież, jest Dolina Pilicy, jest Pilica płynie, właściwie tylko rzut kamieni, tam w dole jest Pilica. To były pierwsze wilki notowane na tym terenie, bociany czarne. A jako dziecku, jako dziecko to pamiętam, że moją właśnie wyobraźnię przyrodniczą właśnie rozpał ten kompleks leśny tutaj, pod Nowym Miastem, którym był. No i bratki świetnie kwitną, zobaczcie. No to tyle o Waliskach.